Wybory nie zakończyły się sensacją. Stara gwardia pozostała na stanowiskach. Olga Walewska jest wieloletnią działaczką, byłą zawodniczką kolejarza Wrocław. Potrafi dobrze funkcjonować w sporcie. Na stanowiskach wiceprezesów wspierać ją będą Weronika Medyńska, która ma odpowiadać za sprawy sportowe, i Piotr Stasiewicz, który został wiceprezesem do spraw organizacyjnych. W zarządzie znaleźli się także Anna Medyńska-Tercjak, Roland Gromada, Jarosław Dzikowski, Barbara Górniak i Justyna Pisarczyk. To przedstawiciele czterech wrocławskich klubów: kolejarza, KS Wrocławian, KS Szpady i AZS-u AWF. Priorytetem władz ma być rozpropagowanie szermierki wśród młodych. Dyscyplina ma być także bardziej widoczna w mieście i w regionie. Szkoda, że w gronie zarządu nie znalazł miejsca Tomasz Motyka. Najlepszy wrocławski szermierz ostatni kat chciał dodać swoją cegiełkę do funkcjonowania związku, wprowadzić kilka nowatorskich zmian, które mogłyby wpłynąć m.in. na zainteresowanie dyscypliną. Wybrano jednak innych.